Hej, siemanko, z tej strony Mając, witam was serdecznie w kolejnym odcinku vloga weekendowego. I tak, 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 jak widzicie, niedawno co wstałem, więc fryzurka jest taka, jaka jest, ale ludziska, dzisiaj mamy dużo rzeczy do zrobienia i do pokazania, no bo co, mamy sklonowanie dysku systemowego, no bo kupiłem sobie nowy dysk, większy, sprawniejszy, no bo stary już trochę umiera i tak dalej, i tak dalej. Przepięcie się w końcu na nową budę. Wymiana pasty na CPU i parę jeszcze innych rzeczy, więc nie przedłużając, lećmy z tym tematem, bo mamy naprawdę dużo do zrobienia. Dobra, to tak wygląda moja obudowa, czarna jak nie wiem co, więc tu też pokopana, trzeba będzie ją przeczyścić i przenieść ją do tutaj pięknej obudowy, która jest złożona. Powiem wam, że jedyna pocieszająca rzecz poza tym, że nie muszę daleko szukać swojego dysku, bo mam tutaj systemowy dysk. Więc do tego zaraz wypniemy i zaraz zobaczymy, czy uda nam się go sklonować na nowy dysk, więc zobaczymy, a przy okazji gdzieś tam będziemy przełączać się do nowej budy. Jezus, ile roboty. To tak mamy w całej okazałości nasz kochany dysk. To jest 120, znaczy w sumie trochę przekłama na 120, bo w sumie mamy tylko dostępne 111 gigsów, więc no, ale jak na 9 ponad lat to się nieźle sprawował. Przy tych 9 lat 57-56% żywotności jeszcze mu zostało, ale mówię, już dogorywa niestety, więc z racji, że potrzebujemy sprawnego systemu, żeby chodził, nic nie przycinało się, to trzeba go wymienić, więc tak, tak to jest. A zastąpi go właśnie 870, bo to była 940, więc tylko z tym, że to jest 500, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No, powiem wam, że troszkę się namęczyłem. Tej pasty to w sumie za wiele nie zostało, jedynie tutaj, a tu mamy tylko tyle, co pies napłakał, więc zmiana pasty jak najbardziej wskazana. Co trzeba wytrzeć izopropanem i wyjmujemy płytę główną, przepinamy, pastujemy, montujemy i będzie kites. Dysk też mi się gdzieś tam, czy w sumie to praktycznie zgrałem, bo dysku samego sklonować nie mogłem, ale zrobiłem backup. Mam nadzieję, że będzie działać. Jak nie, to po prostu postawimy system na nowo, więc win-win. Wypolerowane, aż się świeci. Tak jest, to jest moja i7-ka 6700K. Oboj. Przy okazji trochę odkurzyłem płytę główną, bo trochę czarna, ale no niektórych rzeczy już się nie da wypolerować. Widzę, że ślady pozostały, ale na tyle co mogłem, to zrobiłem, więc powinno być cacy. Teraz trzeba zamontować do nowej budy, pastę nałożyć i zamontować chłodzonka. Dobra, ja już jestem na etapie powoli skręcenia tego kompa, ale mam tutaj sloty na 3 wentylatory. Generalnie jeden był od Corsarzy, czyli ten domyślny, i zrobię to tak. Go już zdjąłem i zamontuję swoje 3 od Be Quieta, czyli tutaj będziemy mieli 3, więc będziemy mieli lepsze chłodzenie. Także zobaczymy, jak to będzie w sumie w praktyce działać i czy w ogóle starczy mi podłączenia do płyty głównej, żeby to tak zadziałało, bo nie widzę żadnego dodatkowego urządzenia, do którego mógłbym podłączyć chłodzenia, więc no, tak jakoś powinno chyba zadziałać. Zobaczymy. No, powiem wam, że trochę się namordowałem, ale przełożyłem. Zobaczyłem tylko, czy będzie działać, czy wszystko dobrze popodłączałem, ale tak to właśnie będzie wyglądać. Ho, ho, ho. No dobra, udało mi się 2 z 3 rzeczy zrobić. Pierwsza, przenieść się do nowej budy. Druga, wymienić pastę. Trzecia, nie udało się. Będę musiał zreinstalować sobie system, więc to pewnie, nie wiem kiedy, nie mam tego pojęcia, pewnie we wtorek jak wrócę z delegacji, ale ludziska. Oh yeah. O, elektryzuje się. Mega ciemno, jest kites. Pięknie.
pięknie. Cały mokry jestem przy okazji. Tyle godzin. Dawno tego się nie robiło. No i tak, ludziska, mamy niedzielę. Tak jest, przespaliśmy całą niedzielę. Obolały jestem niesamowicie po wczorajszym. Ponad 5 godzin w sumie siedziałem nad tym komputerem. I tak jak mówiłem wcześniej, i tak wszystkiego nam się nie udało zrobić niestety. Przy okazji okazało się, że jeden z moich dysków twardych, talerzowych, jednoterbajtowy, chyba padł, RIP. Testowałem go na stacji dykującej, nie działa. Testowałem go na drugim pececie streamingowym, podłączonym do specjalnie. No nie działa. Więc RIP mojej tapety, RIP jakąś muzykę, którą to miałem. Ale nie szczególnie, bo i tak mało co słuchałem, bardziej YouTube. I no, niestety RIP moje projekty graficzne. Na co w sumie chyba najbardziej ubolewam, no bo tam miałem dużo rzeczy miałem. Nie oszukujmy i no, auć. Ale no, nie jest jakaś mega zbytnio duża strata. I tak czułem, że dyski będą padać te, tym bardziej, że już też mają kilka lat. A talerzówki, no to wiadomo, nie? Elektronika, może tam coś z talerzem, igła jeszcze i tak dalej, więc na to trzeba było się przygotować, a tutaj taka mała niespodzianka, no padł, że tak powiem i no, ale przynajmniej mam takie wrażenie, że system teraz bez tego jednego dysku śmiga ile wlezie. Natomiast została jeszcze jedna kwestia, czyli system na nowym dysku, ale z tym chcę się pobawić, bo planowałem w sumie postawić na nowo, ale stwierdziłem, kurde nie, ja mam za dużo tych rzeczy, za dużo tych pierdół i tak dalej, chcę to sklonować i muszę wykminić jak to zrobić, prawdopodobnie będę musiał mieć prawilny dysk M2 na NVMe, bo ten co mam u siebie w domu to jest na SATę i ta stacja do końca niestety nie czyta dysków M2 na SATę, tylko musi to być NVMe stricte, więc będę musiał gdzieś pożyczyć z roboty pewnie jeden dysk na dzień bądź dwa i załatwić tą sprawę. Powinno przebiec to elegancko. Sądzę, że tym miłym akcentem tego vloga zakończę. Przy okazji możecie mi powiedzieć, jak tam z jakością, jak tam z dźwiękiem. Dzisiejszy vlog był stricte nagrywany na nowym telefonie, którego recenzel powoli się zbliża, ale jeszcze kilka. No, także tak to wygląda. Więc jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie moich materiałów i widzimy się już innych dalej. Trzymajcie się. Hej, hej.